Jesteśmy w budynku Opery Wrocławskiej. To tutaj, jako w Stadttheater, w Teatrze Miejskim w Breslau, był Eberhard Mock w mojej powieści Koniec Świata w Breslau. To tutaj słuchał monumentalnych arii i chórów z Pierścienia Nibelunga, Richarda Wagnera. A potem, po spektaklu, udał się na poszukiwanie i tropienie nieuchwytnego mordercy, który przy swoich ofiarach zostawiał kartki z kalendarza. Ta przepiękna spiralna klatka schodowa znajduje się w monumentalnej kamienicy Zaksa przy Operze Wrocławskiej. To tutaj na drugim piętrze ze swoją drugą żoną Karen mieszkał radca, a później dyrektor kryminalny Eberhard Mock. Wieczorami patrzył z okien swojego gabinetu na operę, na teatr miejski, a czasami w dymie aromatycznego cygara Sultan czytał dźwięczne heksametry Wergiliusza. Oczywiście w oryginale. Przy Schweidnitzerstadtgraben przy podwalu Świdnickim mieściło się wrocławskie prezydium policji. Tutaj pracował radca kryminalny Eberhard Mock. W mojej powieści Śmierć w Breslau jest taka scena, kiedy rozmyślając nad pewnym skomplikowanym śledztwem, Eberhard Mock oparł udręczone, umęczone czoło na swoim sygnecie, a sygnet odcisnął mu się na skórze. Mock był zmęczony, bo wieczór i noc spędził w przybytku Madame Le Geff z wesołymi dziewczętami.